Pani Almacio, pani Melindo. Zauważyliście, że ona przeszkadza? Kto? On. Pan Piórko? Niech pani z nim porozmawia. Niech mu pani powie dla dobra nas wszystkich. Ale co? Że powinien się dostosować. Ale co miałby robić? Chodzi o to, żeby mówił do mnie. Żeby mówił do mnie, panie prezesie. Panie prezesie? No tak, skoro jestem prezesem. Jak to? Ale w pewnym sensie. Na razie, dla was. I dla niego. Aha, czyli to tak dla zabawy, tak? No powiedziałem już. Rozumiem, czyli pan Piórko ma mówić do pana, panie prezesie. No wy oczywiście też. Nie no, skoro to ma być zabawa, to... Porozmawia się pani? Mogę porozmawiać. No tylko wie pan, boję się, że... No to niech pani spróbuje, niech go pani namówi. Dobrze, mogę spróbować. Bo co do was, to chyba nie ma sprzeciwu. Nie no, co do mnie, to nie. Panie prezesie. Ale co też pan wymyślił? Dobrze, dobrze, mogę spróbować. Zawsze pan wierzy. No, to zostawiamy pani. I niech pani mu powie. Dziękujemy.